Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Boluś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Krzysiu oczywiście za sterami, Case'a. Siemanko, cześć. Jak widzicie, mordeczki, akcja kukurydza niestety nie wypaliła tak jak miało wypalić. Troszkę późno zaczęliśmy, jak wiecie, no pod zimę się zbliża, to i się cimno zaczyna wcześniej robić. Ogólnie godzinka jest, no będzie 6, no bo ten się trochę spóźnia. Będzie koło 6, no ale już ciemno, to więc nie zaczynałem sobie łapać ani z drugiej kamery żadnego materiału, bo bym nic nie zdążył. Niestety te kamery są takie, że no wieczorkami sobie za dużo nie ponagrywamy, zobaczymy. Jak będzie jeszcze w miarę znośna jakość, to ten vlog wyjdzie, jak nie, no to po prostu go usunę. No, można ewentualnie posłuchać, oglądasz niekoniecznie. Tak, to se może to odpalić. Jak i no, pierdolim, jakąś modę na sukces w tle i sobie jakiś obraz podstawić, wyobrazić, jak to może wyglądać. Ogólnie z tyłu mamy Krzysia przyczepę, w ogóle chyba jeszcze nawet i nie widzieliście, bo tak, na zimach mi się nie udało być. Tylko co kiedyś we vlogu chyba coś strasznie chodzi. Chyba tak, to jedynie to, pronarka, pojemność 10... 8, przepraszam, 8 ton. I z tyłu mamy również... Ta L-ka, ale czy ona jest 6 czy 8? Chyba 6. Bardzo podobnie weszło na nie przynajmniej, tak, więc no, będziemy wiedzieć, jak zważymy. Bo właśnie będziemy rozważać ją, bo jedna suksza trochę długa jest mokrzejsza, więc nie mam zamiaru suksze sprzedać za mokrzejszą. No właśnie, bo ogólnie tak, zaczęliśmy kosić, pierwsza była, jaka odmiana? Ronaldinho i to... Na piasku miała takie kolby sobie, nie? No, wilgotności... 29, coś takiego. Mniej więcej tak teraz. Druga niestety nie ma tak pięknie. No ma ten lepiej sypie, większe kolby. Dużo lepiej sypie, biedne kolby są. Dużo wyższa, też jest i zielona jeszcze. Ale no niestety 33 gdzieś ma pewnie. No bo no mówię. Badaliśmy, na wyszło raz 32 coś. Raz 31 chyba było. 34. Także tak, są to... zróżnicowane, nie? No wiadomo, tak. Inaczej z kolby, inaczej przez kombaj jak przejdzie. Każdy wilgotnością jest inny, żeby tutaj nie równość. Oj. A się wyrówna na przyczepce. Także mordeczki, no co, no ma ten typowo kieszonkowa odmiana, więc no tutaj nie ma się jej co dziwić, że jeszcze jest taka wilgotność, no ale nie ma też co czekać, bo no ostatni tydzień takiej pogody. Kukurydza wyszła na kieszonkę pięknie, wystarczyło jej, więc pozwoliło to zostawić kilka hektarów na ziarko, to są jakieś dodatkowe pieniądze, będzie miło, będzie dobrowara. Bo i też to ta kukurydza naprawdę... Patrząc na nią, to sami zresztą widzieliście kolby, jak wyglądały. Często niektóre kukurydze, jak patrzyliśmy, to typowo na ziarno nawet takiej nie mają. Dlatego też mówię, no grzechem by było jej nie siąć, jak kiszonki starczy w tym roku, to jest idealnie. Dokładnie. Także kombajn późno przyjechała, że jesteśmy umówieni, że możemy do 22 wozić. Więc co się da, będziemy wozić. Będziemy śmigać daleko, no aż tak strasznie nie mamy, bo niektórzy mają o wiele czasami dalej jak na skupy. Powinniśmy się wyrobić, bo ogólnie jest Damiana tata fantrakiem, ma dwie HL-ki swoje, te czerwone, które na pewno pamiętacie, nawet i z filmików cięcia kukurydzy, które kiedyś tam było na górze. Mam nadzieję, że zdążymy obrócić, zanim on je zasypie, nie? No mniej więcej, teraz dość szybko to mu idzie, bo jedną, no teraz mi się wydaje, że ciekawy jestem, czy pojechałby dwa razy w jedną drugą. Ja, czy mnie chyba nie dałoby rady. Pole naprawdę nie jest długie i uwierzcie, szkoda, że się nie spytaliśmy, ile ma zbiorów w zbiorniku. Słyszałem, że 3,5 tony. 3,5 tony, no też mi się tak wydaje. Pewności nie mam, więc nie chcę tutaj... Poczekaj, nie wolno mówić tony, trzeba mówić w litrach. Ostatnio mówiliśmy z Adamem w farmingu, że wiesz, tyle i tyle ton wchodzi tu... Nie, trzeba mówić w litrach. 5000 litrów, 4000. Tak. Gnojowicy, 4 tony. Nie no, w sumie może i słusznie, bo załóżmy kukurydza mokra waży dzisiaj. Inaczej, nie. Ileś ton jest mniej, a pszenica sucha będzie ważyła dużo więcej, nie? Taka jest zasada. Także zważymy, zobaczymy, jak to wygląda na przyczepkach sobie. Kurde, właśnie boli trochę, że te kamery tak wieczorami nie mogą nagrywać, bo przychodzi taka jesień, gdzie się w polu robi praktycznie popołudniami, wieczorem. Z kolei jak zaświecimy światełko, to lusterka nie widzę, nic nie widzę, więc nie możemy tak sobie robić. Więc jest lipa. To jest wesoło, ale kurwa, bezpiecznie. Mam nadzieję, nie, no w godzinę powinniśmy obrócić kilometrowo? Kurde, nawet... Wydaje mi się, że tak, no nie wiem, kilometrach jakby to przeliczył. Czornik wie, ile tam jest, ale pewnie 14 km. No, to już powyżej dechy na pewno jest, nie? A, dobrze, że asfaltem cały czas, to jest ten plus. Jedynie czasami gdzieś jakiś się ino hopka trafi. Dobrze, ten dis właśnie tutaj... Sieją ludzie, naprawdę dzisiaj... Po prostu się... wolę sprzedać gdzieś nasze pieniądze, niż przyjdą deszcze. I nie wyciąć. Będzie miała może ileś tam mniej wygodności, albo je w ogóle nie zepnę, bo dokładnie. Było, albo inne co, więc lepiej jest wróbla garści niż gołębia na dachu. Dokładnie.
Dokładnie, Krzysiu. Super równo. O, mój Jezu. Super równo to nie jest, więc nie możemy tak sobie poganiać. No progi zwalniające co chwilę są. Ale to policjanci są za darmo na tym asfalcie. Polskie drogi, odcinek 1254. Dobra. Wywóz kukurydzy. Sezon 7. Nie, naprawdę teraz, kurde, te rosy są, jak widzicie, nie, no pewnie nie wiem, czy będzie się widzieć. Ale, nie, no, mgły. Widać nie będzie, bo jest ciemno. Mgły ale są. Ale jeśli takie mgło puszczają, rano się stanie, to jest naprawdę tak wilgotno. Do godziny tak, 12 gdzieś się utrzymuje. Ja mierzyłem tą kukurydzę ponad tydzień temu i jak była taka wilgotna, taka sama została. Mimo, że 4 dni teraz były, no, naprawdę ciepła no, i słońca, nie? Wiaterek też był, więc coś tam miało. Świstaka trzeba by zatrudnić, żeby siedział i te kurwa... O, z papierków kurwa te kolby otegował, to wtedy w słońcu by wysył. No tak! Tu jeszcze kukurydza stoi. Ma. Tutaj ma sporo, bo on ma pewnie ponad 100 hektarów tej kukurydzy. No, oni zawsze co roku... Tu... Generalnie widzę, że może te wcześniejsze odmiany tam poniżej 20 pewnie schodzą, ale dzisiaj wracając do siebie, to naprawdę sporo kombajnów trzeba kukurydzy. No, niektórzy i tam, z tego co gadałem, nawet i po 40 mają, ale no, bo hektary stoją, trzeba... Nie ma co się oglądać, tylko trzeba zapierdzielać. I praktycznie kukurydza zetniemy i to już jest na spokojnie skończone wszystko. No, teraz jest później jakieś tam. O, ale to już jak pozwolą, jak pogoda pozwoli. No, już lajkowo sobie. To już nie jest nic takiego upartego temat, nie? Tak jest, ja mam nawiązę. 20 czy 27 czy 4 listopada to nie ma tam dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Dokładnie. Chociaż może nie do końca, bo na przykład jak woziłem obornik, danego dnia zapamiętałem sobie na polu dużym nawiozłem, no. Później w innym terminie, na przykład może fakt, że też zaoranie miało jakieś znaczenie, ale w bronie była różnica. Serio? No. Ciekawy jestem, czy to też, no, serio to, coś obrazuje, nie? Jak zrobisz całe pole, to nie masz porównania, jak masz duże i zrobisz jakąś część, a później zrobisz drugą część, to jednak to jest widać, jest różnica. Na pewno ten zabieg więcej tego azotu może, nie? Na pewno ma jakieś znaczenie. Nie ma tak rozrzucić i orać zaraz, nie? To też jest zawsze inaczej. Także... No na pewno, tylko właśnie to zależy może jakie te pole wilgotne, kiedy też pada. Nie wiem. Słuchaj, nie wiem. Księżyca, kurna... Nie pomogę. Chłodne i kurwa, albo jeszcze co innego, nie? Różbita macie, jak przepowiem. Tak jest. Jak na szybcy i wścieki chyba. Tak, jak to, czy to zaginęła w Sopocie, to ona się zywała? Wieczorek, kurwa. No. No wieczorek, gdzie jest Iwona wieczorek? Wieczorek mamy. Na pewno tu jej w krzakach nie ma. Iwony nie ma, ale wieczorek jest. Pewnie raczej nie ma tutaj. Dlatego mówię, kurde, jeżeli możecie i ma ktoś z was jakąś kamerę taką sportową typu ala GoPro czy coś w tym stylu, weźcie, polećcie coś, taka, która no naprawdę wieczorkami jakąś tą jakość ma. I można sobie ją ponagrywać, bo z miłą chęcią nawet bym sobie w vlogach chciałem dzisiaj nagrać troszeczkę innego, zwykłą kamerą, miało to w ogóle inaczej fajnie wyglądać, ale jak już popatrzyłem, to już była pikseloza właśnie na tamtej kamerce, która gdzieś tam sobie z przodu leży. No, panie, bo tutaj się jadzie. To by był silny, jakby cztery przyczepy były z tyłu. Ale tacy się też zdarzają. Zdarzają się. Kiedyś jechałem właśnie samochodem. Tak jak tutaj, przypuśćmy, prosta droga, nie, i przecinająca boczna, nie? Jedzie jakaś ta... No, chyba kierunkowskaz miał, nie wiem, skręcił. On miał w tamtą. No, myślałem, że zadań, nie jedzie. Nie, on miał w tą kierunkowskaz. Może drugi jakiś jedzie zadań. Słuchaj, nie wiem. I tak jak tu, nie? Główną sobie jadę samochodem. Tak, nie wiem, no, jedzie pół kilometra. Rowerzystów, w wieku nie będę mówił jakim. Światła zero. Piłka była odblaskowa. I ty, jedzie sobie renówka, no to sobie jadę dalej, nie? Renówka, pierwsza przyczepa, druga, trzecia, ja coraz bliżej, nie patrzę, jeszcze czwartą ciągnął. No to są kaskaderzy dopiero. Robią. Ale no, czasami przyciągnąć takie cztery można, gorzej z odwozem. Weź to się złam na tych naszych polskich drogach. Teraz nowy asfalt. Nie Kanada, ani nie Australia, że są te pociągi drogowe. Widziałeś, jak oni ciągają? Trzy takie cztery duże. Naczepy, pięć, sześć naczep ciągnie taki siąg siodłowy. Ja pierdolę, to musi być moc. A tam po tysiąc koni gdzieś mają te ciągniki, nie? Na pewno sporo. Więc dają czadu konkretnie. I tam asfalt właśnie koło pola Krzysia nowy wylali. To znaków chyba z 40 jakby informacją, jak nowa autostradzie była. Nie? Więc ino się tu złamać takim ciężkim zestawem. Zapodamy sobie te światełka. To nam zabroni, wszystko widzimy. A jestem w ogóle tylko ciekawy, zapalę to na sekundę. I zobaczę, czy później na vlogu będzie widać dużą różnicę, bo jak może kiedy będę coś w polu robił, nie? To sobie, bo wiesz, w polu jak się robi... Lampę naftową weźmiesz?
z drugiej strony tam też coś postawię. Albo jakąś przenośkę. Zobacz, ale pięknie, będziemy teraz jechać pod autostradą, tak, podwodnym tunelem. Otworzę wam szybę, jeżeli będzie ten vlog, pójdzie do skutku. Zobaczcie, jaki jest fajny dźwięk, jak się przejeżdża szóstką pod autostradą, takim fajnym tunelem. O. Taki fajny. Trzeba to zrobić fajnie, więc teraz, musimy jeszcze otworzyć tą kamerę. Teraz na prom będziemy wsiadać. Ja nie wiem, jak to się otwiera, więc nie pomogę. A zobacz, to lewo, prawo, piękno. Damy tą szybę, takie fajne dźwięk. O matko. Tutaj to jest nic, teraz będziemy już do tego. Musimy na prom mordeczki wjechać, także chwilę może nas urwać. Ale! To już na... Zakujcie, nie mamy jakichś uchodźców kurwa na tyle. Może się zakopali w kukurydze. A panowie z autostrady nie pomogą? No bo zeskoczą nam tutaj na górę. Także 4, 3, 2, 1, jemnie. No tak. John Deere 400 koni jak nic. Naprawdę fajnie to słychać. Pięknie maszyna pracuje. No, minęliśmy autostradę. Nie ma tu żadnej pętli, wjechać nie możemy. 15 godzin trwało przejazd promem. Musieliśmy zrobić krótkie cięcie, bo kamery by nie wystarczyło. No, w zasadzie M1 uchodźcy zjebali. Nie wytrzymali tempa. Poszli w krzaki. Nie wytrzymali tempa. Mnie zawsze te silosy rozwalają, to są do zboża? Nie, do wody, tu jest ostatnia odzotania wody. No, patrz, pięknie. A w Afryce wody nie ma, a tu silosek no, nawet nie ma. Nie za dużo. Deszczówka. A to jakie bunkry, czy co to je? I to jest właśnie ta stacja odzotania wody i to są te zbiorniki na wodę. Ale też jeszcze... tam wodnia, wodociąg. No, to jeszcze działa? Wodnia, czy jak to się mówi, no. Działa to? No. I no niespotykane takie rzeczy w Polsce są jeszcze. Nie, no to już tyle lat to mamy. No ale zboża to no z dnia na dzień zielono się robi w polach. Zielono i kukurydza znika, nie? No. Zwierzyna spierdziela, nie ma się gdzie chować. I powiem ci kurczę, dzisiaj pryskaliśmy sobie właśnie na zimę zboża i tak kurczę, no z dnia na dzień, jeszcze wczoraj byłem tam gdzie niegdzie, jak siewnikiem gdzieś tata po nocy minął czy coś tak dosiać, to kurczę, no bajka. Oby tak dalej, no podobno sobota, niedziela, załamanie pogody, zima dlatego, na... Dlatego też właśnie nadają znowu będzie ciągłe deszcze. Zima na 6 miesięcy. Nie czekamy, już nie ma sensu. Patrz kurde, czekaj, byłem tu na zegarku 40... Co? Nie, 35, jak wyjechaliśmy równo z pola. Bo 40 coś zaczęliśmy nagrywać. Także zobaczymy, w ile minut się wyrobimy, nie? Już daleko nie mamy, także... Idzie nawet całkiem znośnie. Dobrze, że mówię, no asfalty. Do Wasiaka by chciał dalej chyba, nie? Ale co, co? Do Wasiaka dalej by było, czy nie? Fakt, że chyba podobna droga. Chyba, że fakt, że byś jechał wiesz, szybciej, nie? Bo byś wyjechał na gówno, nie? Podobna droga by była, wiesz? No i ta nazwa wcale nie jest równiejsza. Jak... Fakt, że później straciłbyś na pewno sporo po tych dziurach tam przed samych nim w lesie, nie? To tam się naprawdę, my tak samo zawsze jak wozimy do niego, to też tam no, schodzi, bo trzeba powoli jechać, żeby to się nie wyleciało. No, żeby przyczepa się nie urwała. Na dole, ten dynamit nie jest bardziej zielony jeszcze jak tam, ale miejmy nadzieję, że zimny nie będzie. Rajmundów. Tak jest. Łączna 43. Za pocztą objazd. Nie, prawo. Za pocztą w prawo. Teraz będziemy za rolino przewijać. A tu co tu taki poprzeczniak pusty? Siewnik zapchało. Mokro to było. Mokro. Takie warunki. No. A teraz naprawdę, co to jest? Jeszcze zaraz kiedy to zegarki są zmieniane? Już za tydzień. 25 października, coś takiego chyba, nie? No, z sobotu na niedzielę przeważnie. To już w ogóle będzie masakra. Godzina 16, ciemno. Ciemno jak w dupie. A później zima o 15, to ze szkoły i na dzieciaki powracają. Koniec. Teraz się pieniądze zarabia, później się będzie wydawać. Tak. A wieczorem przyjdzie chłop, nie będzie miał co do roboty. Co niektórzy będą 500 plus drukować? Tak, bo to idealny czas. Jeszcze światło wyłączyli jak za komuny, albo jak na Kubie, idealna żarówka 15 W. Prawdziwy kubańczyk, który, no jak to się mówi, tak, to wierzy w państwo, jak to jest. Jak to fachowo, czekaj, to słowo, brakuje słowami. Jak jest tym... Boże... Patriotą? Patriotą. A, bo ja używa tylko żarówek 15 watowych.
bo przecież ile tam na jednego mieszkańca przypadają dwa wiadra. A Fidel Castro przemowę napierdalał 9 godzin, a nieraz już nie powtórzył. O, ja tutaj żartujesz. Ale jak się zawadził o dywan, nie wiem, czy widziałeś to jak rąbnął, to go z 10 łapałem, czy przewracał. Nie, moje czasy chyba. Nie, że tak dawno było w sumie. Uda, ciekawsze, że już nie mamy daleko. Z kilometrów. Jaki, jaki tu tunel jest. Chyba Ino przez tą klimatyzację nas tak kaszel złapał. A, bo tu mi ten, nam szyby palują, nie chcę rozsunować. Nic nie było, jedzie, nagle 5 minut minęło, nic nie widać, mówię, co my na miejscu, czy co? Mgła taka, ale patrzymy, szyby zaparowały. Jak na zabawie pod salą nieraz. O. Tam też parowały. Parowały. I robota odchodziła w samochodzie. 500 plus. Pa, jak my już dojeżdżamy, pięknie. No, tam mieszkam. No tak. Jeszcze ani razu u niego nie byłem. Nie byłeś? Ale będę. No bo? Miejmy nadzieję. No nie. Panie zjeżdżaj lepiej pan. Jakiś trolo? No ale jakby nie patrzył całą drogę pościutko. No na długi zapierdzielamy gościowi. Klient tam już na pewno wiązanki źle. Inaka! Inaka! Ina y. Ina jeszcze. Pa, patrzymy, chłop poszedł dachowo polem. Dzięki. Podziękował. Możemy mu podziękować awaryjnymi? Tak, możemy. Pik pok. Jest. O. Zobacz tu jak wysoko ścięta. To właśnie pisze, ale on brzegu przeważnie wysoko. Po brzegi, nie? Pociągu na nadzieję, że trafimy, nie? Ktoś nie dojedzie. Ta, ja wiem, który to. To ci na spokojnie powiem. Gwiazdę nie dowiesz, jest? No chyba wiedziemy od razu pierwszym gwiazdem. Tym dużym. Przez bramę główną powiedziałem. No, czyli przez tę. O, chyba z Szarymana Frozi tam ten syp cały. Dobra, mordeczki, także no nie wiem, czy to w ogóle wywali, więc nie będziemy się tu produkować. Szkoda, że się nie udało więcej nagrać, no ale tak bywa. No niestety nie ma. Nie doszło mi na kombajn przyjechał, który przyjechał. No i niestety tak wyszło. Swojego nie ma, także nie ma, znaczy nie ma. No, nie ma za rok swoim przyjadę bez przystawki. Dobra, także mordeczki, co? My wam dziękujemy, jak wyjdzie, to wyjdzie. Także do kolejnego vloga. Jeżeli nie, to sobie pogadaliśmy sami o siebie. Także na razie trzymajcie się, mordeczki. Cześć! Cześć.